Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej. No proszę, niektórzy byli nawet przed czasem. Świetnie, tylko jeden patrol. Twoja mikstura musiała zadziałać. Evelyn, gotowa? Żartujesz? Pewnie, że tak. Trzy, dwa, jeden. Czysto. Jedziesz. Znów wszystko wstawię. Co? Już jadą? Kurwa, patrol! Mamy minutę, ruchy! Ja pierdolę. Już lepiej było się wysadzić. Kurwa, w środku miało nikogo nie być! Widać, mój informator się pomylił. Tyle masz do powiedzenia? Mało brakowało, a skręciłabym kark. Wiedziałaś, na co się piszesz. To nie czas na dyskusję. Tak, nie czas. Ale podyskutujemy później. Możesz być pewien. Będę do twojej dyspozycji. Skoro był jeden strażnik, może być ich tu więcej. Lepiej już teraz wyciągnij miecz. Nie. Że co? Nie będę zabijał. Powiedziałem z góry. Trudno. Zakładajcie maski i idziemy. Pożółkłe listy, przewiązane sznurkiem. To była prawdziwa miłość.
razie czysto. Odpukać. Dobrze, ale i tak miejcie oczy dookoła głowy. Ja mam. Już widzę parę rzeczy, które bym sobie chętnie wziął. Za to podnieśmy cenę wywo... Co? Co? Straż! Straż! No to kurwa klops. Mówiłeś, że... Wiem, co mówiłem. Na nich! Zanim zadzwonią na alarm. Jazda z nimi! Nigdy się nie nauczycie. Łapcie go! Nie dajcie mu uciec! Zamknęli się. Szlak. Zaraza. Złóżcie broń! Nie macie szans! Może i tak! Ale mamy zakładników. Litości, panie. Liczę do trzech i wchodzimy! Raz! Dwa! Jeszcze jeden krok, to zaczną ginąć ludzie! Powoli. Dogadamy się jakoś. Czego chcecie w zamian za wypuszczenie zakładników? Załatw nam trochę czasu, Geralt. Mamy jedno żądanie. Odstąp od domu aukcyjnego. Nie mogę tego zrobić. Możesz, tylko nie chcesz. Ja za to mogę kogoś zabić. Zróbcie, co każą! Błagam! Spokojnie. Nikomu nie może stać się krzywda. Nic prostszego. Zabierz stąd swoich chłopców, to wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Powtarzam, to niemożliwe. Ale wierzę, że jakoś się dogadamy. W takim razie podstawcie nam wóz. Jest środek nocy. Skąd ja ci teraz wytrzasnę wóz? Myślisz, że łatwiej będzie o trumnę? On nie żartuje! No masz rację. Łatwiej będzie o wóz. Jaki ma być? To ma być wóz koronacyjny Radowida. Zaprzężony w dwie śnieżno-białe klacze. Myślisz, że to są żarty? A ty? A nie! Nie! Obaj macie rację! To nie są żarty! Chcę, żebyśmy się dogadali. Żeby nikomu nie stała się krzywda. Ale nie wymagaj ode mnie rzeczy niemożliwych! Drugi raz mi odmawiasz. Kiepska technika negocjacyjna. Widać, negocjacje to nie jest moja mocna strona. Ani twoja! Do ataku! Oj, przedobrzyłeś. Yeah.
Gdyby nie ten wybuch, nie weszlibyśmy do skarbca. A gdzie Evelyn? Zwiała. Tym lepiej. Mniej osób do podziału łupów. Chodźmy, zanim zlecą się posiłki. Pięknie łupło. Trochę głośno, prawda? Bo musiałem dodać więcej piorunianu rtęci, ale... Nie interesuje mnie to. Nikogo to nie interesuje. Wchodzimy. Geralt, ty przodem. Czemu ja? Bo do tego cię wziąłem. Ruchy, nie mamy czasu. Te same obrazy były na aukcji. Te same obrazy były na aukcji. Są w skarbcu! Zamknęli się! Te same obrazy były na aukcji. Oddajcie się! Nie macie szans! Nie wiecie, z kim zadzieracie. Przeciwnie, wiem aż za dobrze. Ewald? Witaj, braciszku. Kopelat. No, niech mnie dunder świśnie. Jesteś nam chyba winny wyjaśnienia, Ewaldzie Borsodi. Jaki tak naprawdę jest cel tego rodzinnego zjazdu? Zemsta za zdradę, lata biedy, upokorzeń. To mi ojciec zapisał w testamencie dom aukcyjny, a Horst mnie oszukał, wydziedziczył.
Bo wszystko, co zarobiliśmy, przepuszczałeś na karty i dziwki. Ojciec tego nie widział, ale ja tak. To cię nie usprawiedliwia, Horst. I nie uratuje ci życia. Wy dwaj, stańcie po mojej stronie. Wybronię was przed Redańczykami. Dam, czego chcecie. Nie chcę się mieszać w rodzinne sprawy. To trzeba było nie włamywać się do mojego skarbca. Za późno na neutralność. Stań po mojej stronie, to obsypię cię złotem. Stań przeciw mnie, to zostaniesz tu na zawsze. Cóż, skoro tak stawiasz sprawę, to zostaję przy Ewaldzie. Tak weźmiemy, co chcemy. Po tym, jak ci już wyrwiemy nogi z dupy. Święte słowa! Na nich! Trzymać się! Chciałem to załatwić inaczej. Wykraść dokumenty. Wyrzucić się na bruk. Wiesz, zemsta ponoć najlepiej smakuje na zimno. Ciekawe, czy na gorąco smakuje równie dobrze. Błagam! Miej litość dla brata! Zrobię wszystko! Naprawdę? Wszystko? Wszystko! Przepisz na mnie wszystko, co masz. Wyjdź stąd, jak stoisz. W samym ubraniu. Pozwól mi coś zabrać! Cokolwiek! Piętnaście lat. W kanałach. Na rzekach. Jak zwierzę. I masz szczelność prosić? Zadowolony? Nawet bardzo. A ty? Nie. I nie będę, póki nie znajdę domu Maksymiliana Borsodiego. Mówiłeś, że jest w skarbcu. Jest. O tam. Ale obawiam się, że go nie dostaniesz. W środku jest testament ojca. I to właśnie dzięki niemu zaginiony Ewald Borsodi przejmie rodzinny majątek. Proste, prawda? A Geralt z Rivi, którego oszukałeś? Cóż, będzie musiał sobie wziąć co innego. Panowie, panowie, spokojnie! Oszukałeś mnie. A ty byłeś gotów zostawić mnie samego przeciw siepaczom Horsta. Więc jesteśmy kwita. Jeśli chcesz domu Maksymiliana, Wiedźminie, będziesz go musiał wziąć siłą. Głupia decyzja, ale jak wolisz. Tylko załatwmy to szybko, zanim zejdą tu żołnierze. Jak mówiłem, jestem do twojej dyspozycji. Kazimir,
Stań po mojej stronie, to zrobię cię skarbnikiem. Z pensją liczoną w tysiącach. Wybacz, Geralt. Ale co pieniądz, to pieniądz. Rozpierdolę się! Cholerne świeczki. Za chwilę wpadną Tureńczycy. Zaraza, gdzie może być to ukryte przejście? Oho, przez szpary wpada powietrze. Musi być przejście. Tylko jak je otworzyć? Samo pole. Trzeba się stąd zmywać. Przejścia nie ma. Stać! Musisz zapłacić datek wojenny. Znowu to samo? Płać, nie gadaj.
Już zapłaciłem i wystarczy. Szpieg! Aresztujmy go! Co tu się dzieje? Melduję, że zatrzymaliśmy podejrzanego osobnika. Szpiega. Z Wiedźmina byłby taki szpieg, jak z ciebie przyzwoitka. Jeżeli jeszcze raz przyłapię was na wyciąganiu pieniędzy, to traficie na front. I to na wschodni. A ty, Wiedźmin, masz mi się tutaj nie kręcić. Zrozumiano? Dzięki, bywaj. Tuzba. Honor i ojczyzna. Po ile? Chcę pogadać. Zamieniam się w słuch. Mam coś dla ciebie. Uwielbiam prezenty, ale wolę rozpakowywać je w samotności. Hej tam, przypilnujcie beczek. Idę pogadać z Geraltem. Chodź. Od razu lepiej. No dobra, to co tam dla mnie masz? Dom Maksymiliana Borsowiego. Zgodnie z życzeniem. Ależ Horst musi się wściekać. Nie wścieka się. Nie? Bo nie żyje. Jego brat zresztą też. I parę innych osób. No proszę. Nie myślałem, że masz jaja, żeby zrobić taką jatkę. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Skąd ja to znam? Pijesz sobie z kompanią, lulki palisz, a potem ni z tego, ni z owego głowy toczą się po ziemi. Nawet nie wiadomo jak i kiedy. Nie śmieszy mnie to. Nie? Czemu? Bo w odróżnieniu od ciebie nie lubię zabijać. Nie płacz nad Borsodimi. Same skurwysyny co do jednego. Po co ci te papiery? Żeby pogrążyć Borsodich, rzecz jasna. Widzisz, dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora rodu, Maksymiliana. Stanowi, że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku na Beletein nie podadzą sobie dłoni, dom aukcyjny ma zostać zlicytowany, a wszystkie pieniądze przekazane na szpital Wilmeriusza. Widać, staruszek przeczuwał, co się święci. Co prawda Horst i Ewald gryzą już ziemię, ale dzięki tym papierom dom aukcyjny nie trafi teraz do ich dzieci. No i szpital będzie miał dość pieniędzy, żeby leczyć sierotki i żebraków pro bono. To bardzo szlachetne z twojej strony, tak się przejmować potrzebującymi. W dupie mam potrzebujących. Niech zczezną razem z całym miastem. Tu chodzi o jedno, o zemstę. Czym ci tak podpadli ci Borsodi? Też cię kiedyś wywalili z aukcji? Gorzej. Wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę cię to interesuje? Inaczej bym nie pytał. Ha, pyskaty jak zawsze. To było tak. Moja rodzina popadła w długi. Chybiona inwestycja w tartak, nieurodzaj, przegrana sprawa w sądzie. Wiesz jak jest. Nieszczęścia chodzą parami. Potrzebowaliśmy parę tygodni, żeby stanąć na nogi. Ale Horst Borsodi skupił wszystkie nasze należności i domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem, błagałem, rozdarłem na progu koszulę. Jakbyś grochem o ścianę rzucał. Byłem potem na licytacji. Patrzyłem, jak jakieś perfumowane pizdy kupują szable mojego ojca. Portret grobowy matki. Koński rząd brata. Dużo Horst zarobił na naszych pamiątkach. Nie dziwne, że nie zapałałeś do niego miłością. To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się, co się stało. Zerwali z rękowiny. Innego jej kandydata znaleźli. Zza morza. Myślałem, że zwariuję ze złości. Poszedłem do Wyszynku.
Pierwsza kolejka, druga. Wdałem się w bójkę, następny kielich, a potem poprosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę. I co było dalej? Dalej, Wiedźminie, to było jedno wielkie, cuchnące gówno. No, co tak sterczysz? Chcesz coś jeszcze? Czas, żebyś wypowiedział swoje trzecie życzenie. Czekaj, Geralt. Załatwię coś i pogadamy. Hej tam, wyciągnijcie śledzia z beczki. Teraz jesteś gotów mnie wysłuchać? Czy nadal nie obchodzi cię, co mam do powiedzenia? Jestem gotów. Słucham. Dobrze. Wrócisz teraz do swojego pana i powiesz mu, co następuje. Jego żądanie dotknęło mnie do żywego. Zostałem bowiem wychowany w poszanowaniu świętego prawa gościnności. Nie zastosuję się do chamskiego diktum. Rozumiesz? Sprawdzę to, składając mu rychłą wizytę. Pędź więc, co koń wyskoczy, i zapowiedz mnie. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Przepuśćcie go i oddajcie mu konia. Chodź, Geralt. Wyjdziemy na zewnątrz i pogadamy. Ofirczycy mawiają, że o ważnych sprawach powinno rozmawiać się pod gołym niebem, żeby mieć bogów za świadków. O co chodziło z tą beczką? A w drodze tutaj zatrzymaliśmy się na popas w gospodzie, na ziemiach niejakiego Beztrwogiego. Bawiliśmy się hucznie, bo od tego są karczmy. Beztrwogiemu się to nie spodobało. Przysłał człowieka, który zagroził, że jeśli kiedykolwiek wrócimy, to zawiśniemy. Karczma poszła z dymem. Ale zostawiłem karczmarzowi sutą rekompensatę. Tyle, że kanalia nie wspomniała o pieniądzach właścicielowi. Ale to nieważne. Liczy się, że ktoś nazwał mnie psu bratem i groził mi śmiercią. To była jedna z tych gruźb, które brzmią jak zaproszenie, więc zamierzam wrócić w tamte strony. Pewnie zdążyłeś sobie narobić wielu wrogów. Nie dzisiaj i nie jutro, ale w końcu ktoś znajdzie sposób, by cię dopaść. Dlaczego miałbym się tym przejmować? Nie czuję strachu, nie czuję żalu. Uczeni z miasta Oxenfurt utrzymują, że nie ma bogów, a po śmierci jest tylko pustka. Ja już poznałem tę pustkę. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. Spełniłem dwa twoje życzenia. Teraz czas na trzecie. Jesteś pewny siebie, co? Dumny, ufny we własne siły. Niczego się nie boisz. Trzecie życzenie, jeśli łaska. Mutacja pozbawiła cię uczuć. Powiedz, kochałeś kiedyś? Ale tak prawdziwie. Tak, kochałem. Możemy już przejść do rzeczy? A może raczej wróćmy do środka i pogadamy o tym przy gorzałce? Napijemy się, gdy będzie już po wszystkim. To niemożliwe. Jeśli ci się powiedzie, to już po mnie. A jeśli ci się nie powiedzie, to już nie wrócisz. Nadal czekam na trzecie życzenie. Ależ jesteś uparty. Niech będzie. Posłuchaj, miałem kiedyś żonę. W
dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, dostała ode mnie fioletową różę. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć, jak wyglądał. Ile czasu minęło? Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w proch. Chciałeś życzenie. To masz życzenie. Spełnij je. Ja ruszam w odwiedziny do Beztrwogiego, ale zostawię tu jednego z moich ludzi. Powie ci, gdzie mnie szukać. Oczywiście, jeśli ci się powiedzie. Powiedz przynajmniej, gdzie znajdę twoją żonę. W moim dawnym domu, na wschód od włości Martina Fei, życzyłbym ci powodzenia, ale sam rozumiesz. Żegnaj, Geralt.